gości. Mam gości szczególnych, którzy zostali zaproszeni. Pana dyrektorowego inspektora nadzoru budowlanego, pana Rataja. Witamy. Witam pana burmistrza z Żmigrodu, pana Radowskiego. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że pan burmistrz jest naszym takim starym gościem i miłym duchem. Chciałbym powitać również panią Anetę Kochańską Czerkas. Dzień dobry pani. Chciałbym powitać na dzisiejszym spotkaniu pana Janusza Szczepańskiego z skarbnika Izby, który będzie reprezentował na dzisiejszym wyczuwał na porządku obrad naszego dzisiejszego. Chciałbym jeszcze, żebyście państwo zapoznali się z artykułem, który jest w gazetce, którą państwo dostaliście. Artykuł pana przewodniczącego rady, pana profesora Potały, pod takim znamiennym tytułem: samorząd zawodowy jest dobrym, od którego trzeba dbać, z którym trzeba się identyfikować. Wykład pod tytułem Rola inżyniera budownictwa pełniącego samodzielną funkcję techniczną w procesie inwestycyjnym w świetle doktryny i orzecznictwa wygłosiła mecenas Jolanta Szewczyk, radca prawny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Proszę państwa, dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym problemie, mianowicie rzeczywiście o tej roli inżyniera. Powiemy sobie nie tylko o roli, ale powiemy sobie również o skutkach wykonywania przez państwa czynności zawodowych w życiu codziennym. Tym bardziej, że niestety wczoraj, mówię niestety, wpłynął akt oskarżenia przeciwko następnemu inżynierowi do prokuratury rejonowej jednej, proszę państwa, w Polsce. Jest to już, zaczyna być nagminne. Podmioty, które wykonawcy upadają, jak są inwestycje nietrafione, utopione są duże pieniążki, no to wówczas szuka się, skąd te pieniążki można odzyskać. I najczęściej jest właśnie to kierowane wobec osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, tak jak w tym przypadku osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Kilka miesięcy temu miałam przypadek z Wałbrzycha, proszę państwa, gdzie wobec pani inżynier dostała zawezwanie do zawarcia próby ugodowej z miastem na 3 miliony złotych. Także w momencie, kiedy otrzymała to zawezwanie, usiadła z wrażenia. O tym dzisiaj będzie mówić, jak generalnie, drodzy państwo, takich kwestii unikać, jak bronić się przed tym rzeczywiście, jaka jest państwa rola. Stałym bywalcem szkoleń organizowanych przez Okręgowy Zespół Członkowski Strzebnicy jest burmistrz gminy Żmigród Robert Lewandowski. Jestem inżynierem budownictwa, a mimo że pracuję w samorządzie od kilkunastu już lat, to często, czy jak gdyby głównym moim zadaniem jest też nadzorowanie inwestycji w kontekście inwestora. Więc wiedza, która jest na przykład dzisiaj podawana przez panią mecenas, jest bardzo, bardzo ważna pod kątem merytorycznym, a prawo jest trudne w interpretacji. I mimo że się nie zgadzamy, tak jak dzisiaj była tutaj burzliwa dyskusja z jednym panem, który jest projektantem, któremu nie bardzo pasowało to, że jest nadzór autorski jego i musi go wykonywać, niezależnie czy spisał umowę, czy nie, to trudno było mu wytłumaczyć, że musi reagować na każde wezwanie inwestora w tym zakresie. Na sali podczas wykładu rozgorzała dyskusja nad interpretacją przepisów prawnych. Tutaj widać oczywiście na sali głosy interpretacji naszej, interpretacji inżynierskiej. Ja też się oczywiście w pewnych momentach z tym zgadzam, że po prostu nasza interpretacja jest troszeczkę inna niż interpretacja prawników, ale niestety przegrywamy w tych właściwych momentach, kiedy dochodzi do tego, że jesteśmy rozliczani z naszej zawodowej odpowiedzialności. I takie spotkania mają na celu uświadomić nam, co tak naprawdę źle robimy w swoim zawodzie. Część osób interpretuje prawo według własnego uznania, co jest szkodliwe, dlatego że to się przenosi na wszystkich innych i nieraz to staje się prawem takim miejscowym. Natomiast prawo jest jednoznaczne i po to te szkolenia mają tutaj te miejsce, żebyśmy znali interpretację, żebyśmy wiedzieli, jak się bronić przede wszystkim,
przed taką narzucaniem na inżyniera bardzo dużych obowiązków na budowie. A my pokornie przyjmujemy to na swoje barki, a później no niektóre sprawy kończą się w sądzie. Uczestnicy spotkania uważają, że szkolenia z prawa budowlanego powinny odbywać się cyklicznie. No jestem po raz pierwszy, bo jestem tutaj zaproszona niejako przez Izbę Inżynierów, a jestem architektem, więc gdyby nasze izby współpracują, ale to są jednak odrębne izby. Natomiast bardzo ciekawie prowadzone, bo rzeczywiście pani mecenas zwraca uwagę na zagrożenia i na to, co wszelkie niedociągnięcia w tym procesie inwestycyjnym ze strony czy kierownika, czy projektanta, jakie to może mieć konsekwencje i przełożenia na wtedy, kiedy coś na budowie się dzieje nie tak, że to wszelkie niedociągnięcia mogą być wyciągnięte przeciwko projektantowi czy kierownikowi budowy. W dzisiejszej może dobie tej młodszej kadry szkolenie wygląda troszeczkę inaczej. Ale niestety ta kadra troszeczkę starsza, no ma problemy, można powiedzieć. A żeby uniknąć tych problemów, to najlepiej poprzez uczestnictwo w takich szkoleniach. Jolanta Szewczyk twierdzi, że w całym procesie kształcenia inżynierów zbyt mały nacisk kładzie się na edukację prawną. Bo ja kocham w ogóle brać inżynierską, zawsze chętnie pomagam i naprawdę czasami w sytuacjach bardzo kryzysowych, ale idea w ogóle szkoleń powstała właśnie na Dolnym Śląsku, rozpoczęła się kilka lat temu, teraz jeździmy po całej Polsce, to znaczy ja i moi współpracownicy i staramy się spotykać z inżynierami, właśnie jak to ładnie można ująć, ku pokrzepieniu wiedzy inżynierów, bo w tym jest rzeczywiście problem. Jedno, co mnie najbardziej boli, to stare przyzwyczajenia i brak umiejętności, przepraszam, przyswajania sobie pewnych rzeczy albo w ogóle nie przyjmowania, że jednak prawo mówi tak. Niestety ani w sądzie, ani przed prokuratorem nie możemy się tłumaczyć, że my chcieliśmy dobrze, albo my przez 50 lat praktykowaliśmy tak czy nie inaczej. No, zasady są bardzo proste i są obowiązki, jest odpowiedzialność i musimy się z tym zmierzyć, czy nam się podoba, czy nie. Filozofować, dyskutować, my jako Polacy umiemy. Musimy stosować prawo i ku temu właśnie zmierzam w dzisiejszym naszym spotkaniu z inżynierami. No nie jesteśmy, jak kiedyś pan Tusk mówił, zieloną wyspą, która gdzieś jest osamotniona. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Na nas nałożony jest szereg obowiązków, implementacji szeregu dyrektyw. Są pewne zasady, które musimy również stosować w prawie polskim. I to wynika z faktu, że mamy ten tryb procesu inwestycyjnego bardziej sformalizowany. Czy chcemy, czy nie. A to niestety wiąże się z faktem, że inżynierowie muszą na siebie przyjąć większy bagaż odpowiedzialności, a przede wszystkim non-stop edukacji. Inżynierowie muszą zrozumieć, że muszą się edukować w swoich branżach, ale przede wszystkim właśnie muszą się edukować w zakresie prawa. Jak zapowiada przewodniczący, Okręgowy Zespół Członkowski Strzebnicy przygotowuje kolejne szkolenia. Założyliśmy sobie, że co miesiąc się będziemy spotykali, ale myślę, że dopiero następne spotkanie będzie w maju. Z racji tego, że w kwietniu mamy 14 zjazd Izby. W trakcie rozpoczęcia organizacji zapisaliśmy sobie jakiś taki problem z węzłowymi problemami, które my chcemy zasygnalizować naszym członkom. No, pochwalę się, że na jednym z najbliższych będzie coś, co będzie elementem w ogóle w naszych szkoleniach tutaj, bo chcemy poprosić ratowników medycznych, żeby pokazali, jak się zachowywać na budowie w trakcie no, jakichś uszczerbku na zdrowiu. Państwo wskazuje bezpośrednio, jakie są